Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku. Jak widzicie po tytule, dzisiaj znowu będzie kosmetycznie. Znowu będę nawiązywać do jesienno-zimowych kuracji, zabiegów i nie tylko. Ale dzisiaj wyjątkowo na wasze prośby, na wasze życzenia, po waszych wiadomościach postanowiłam nagrać właśnie tego typu film. A dokładnie porozmawiamy sobie o tym, jak zadbać o skórę w domu w momencie, kiedy stosujecie kuracje dermatologiczne, kiedy przyjmujecie leki, kiedy stosujecie na przykład Izotek. A dlaczego? Między innymi dlatego, że na początku tych kuracji dermatologicznych wasza skóra bardzo się zmienia, reaguje na przyjmowane leki i nie zawsze jest to dla was przyjemne. Zwłaszcza dla tych osób, które wcześniej miały skórę tłustą, mieszaną, problem z trądzikiem i nagle się okazuje, że skóra staje się bardzo przesuszona, ściągnięta, napięta, niesamowicie wrażliwa, taka wrażliwa na dotyk. Stosujecie kosmetyki i widzicie, że za każdym razem, kiedy nałożycie coś na skórę, pojawia się jakieś podrażnienie, zaczerwienienie, pieczenie. No i nie wiecie jak sobie radzić. Niestety prawda jest też taka, że kiedy podejmujecie tego typu właśnie działania na waszą skórę, bardzo często piszecie mi, że dermatolodzy nie ustawiają wam pielęgnacji, nie mówią wam o tym, co macie stosować, jakie kosmetyki stosować, jak dbać o tę skórę właśnie w domu. Jest to dla was taki okres, który trwa nawet kilka dobrych tygodni, niestety bardzo niekomfortowy. No i prosicie mnie właśnie: Anita, przygotuj taki film, gdzie opowiesz krok po kroku, co robić, na co zwrócić uwagę, jakie kosmetyki stosować. Zaraz do tego przejdziemy, ale chciałam tutaj zauważyć, że przygotowałam dla was listę różnych produktów, różnych kosmetyków, które właśnie w tym okresie bardzo dobrze się sprawdzą. Tę listę znajdziecie oczywiście w opisie, wystarczy, że sobie go rozwiniecie i tam macie podane kosmetyki i linki do tych kosmetyków. To absolutnie nie jest film sponsorowany, wybrałam dla was takie kosmetyki, które moim zdaniem są zdecydowanie najlepsze do stosowania właśnie na początku tego typu kuracji, w tym pierwszym okresie, kiedy skóra no tak reaguje jak reaguje i mam nadzieję, że te kosmetyki pomogą wam w tym, żeby zadbać o skórę. Są to różne półki cenowe, różne preparaty, ale myślę, że każdy dla siebie coś ważnego znajdzie. Także zaczynamy od pierwszego ważnego kroku. Zanim przejdziecie do zakupów, wyrzucania kosmetyków, kombinowania, co robić, to proponuję: idźcie do waszej łazienki lub tam też, gdzie znajdują się wasze kosmetyki i zróbcie tak zwany research. Przepatrzcie to, co aktualnie macie, co stosujecie. I teraz tak, na początek odstawiamy z tych kosmetyków wszystkie preparaty, które posiadają zapachy. Zapachy intensywne, zapachy naturalne. Odstawiamy tego typu kosmetyki, dlatego że w tym okresie początkowym stosowania tych kuracji dermatologicznych skóra i tak już jest wrażliwa, a nie chcemy jej dodatkowo podrażniać. Niestety substancje zapachowe mają to do siebie, że mogą tą skórę uwrażliwiać, więc odstawiamy wszelkiego rodzaju kosmetyki zapachowe, stawiamy na preparaty hypoalergiczne i takie, które nie posiadają zapachów w składzie. Ja wiem, że jest tutaj dosyć duża grupa osób, które jednak uwielbia zapachy w kosmetykach. Ja osobiście też, ale naprawdę musimy tutaj podziałać świadomie na naszą skórę i wybrać takie kosmetyki, które pomogą nam w tej pielęgnacji domowej, a nie będą przyczyniały się do tego, że będziemy źle się czuć i niekomfortowo. Dobra, czyli odstawiamy te, które mają zapach. Druga ważna sprawa, odstawiacie kosmetyki, które mają wysokie stężenia różnych substancji aktywnych, na przykład 10% niacynamid, kwasy różnego rodzaju i oczywiście retinol. Wszystkie tego typu kosmetyki odstawiamy, dlatego że w tym okresie będziemy stawiać na łagodne działanie, na produkty łagodzące,
kojące, gojące, regenerujące, wysokie stężenia substancji aktywnych są jak najbardziej niewskazane właśnie w tym czasie. Także odstawiacie też te kosmetyki. No i kolejna sprawa jest taka, moim zdaniem, na bazie mojego doświadczenia, wiedzy, tego, co dowiaduję się od Was, o czym piszecie, kosmetyki naturalne w początkowej fazie stosowania tego typu kuracji dermatologicznych, jak na przykład Izotek, to nie jest dobre rozwiązanie. Dlatego, że kosmetyki naturalne mogą przyczyniać się jeszcze bardziej do uwrażliwienia, podrażnienia Waszej skóry. Mówię to też na podstawie tego, że sama posiadam skórę wrażliwą i bardzo często naturalne kosmetyki, które zawierają naturalne olejki eteryczne, jakieś inne oleje, substancje no, bardziej naturalne, przyczyniają się do tego, że ta skóra się uwrażliwia. Więc moim zdaniem stosowanie kosmetyków naturalnych w tych pierwszych tygodniach kuracji dermatologicznych to nie jest dobre rozwiązanie. Ja osobiście polecam Wam tutaj dermokosmetyki. Dlaczego dermokosmetyki? No właśnie dlatego, że są to kosmetyki przygotowane na problemy skórne, zwłaszcza dla osób, które posiadają skóry wrażliwe, alergiczne, polialergiczne, atopowe, łuszczące się, bardzo mocno przesuszone, odwodnione, z zaburzoną barierą hydrolipidową. I to są tak skomponowane kosmetyki, by działać właśnie na te problemy skórne, ale w swoich składach nie zawierają takich substancji, które jeszcze będą dodatkowo uwrażliwiać już Waszą podrażnioną, wrażliwą skórę. Także moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem są tutaj dermokosmetyki, ale oczywiście tak jak mówię, to są moje rady, Wy zrobicie tak jak będziecie uważali. Ja chciałabym Wam tutaj troszeczkę ułatwić tę drogę pielęgnacyjną. Także mamy już zrobiony przegląd kosmetyków, zostawcie oczywiście to, co tak jak mówię mieści się w tym zakresie. Czyli będą to preparaty łagodzące, delikatne, kojące, regenerujące, odżywcze, dosyć tłuste, lipidowe. Takie preparaty, które będą działały ochronnie na Waszą skórę, możecie zerknąć do składów i jeśli będą tam takie substancje jak lipidy, cholesterol, ektoina, trehaloza, kwas hialuronowy, kolagen, tłuszcze różnego rodzaju, ceramidy. To będą kosmetyki wskazane właśnie dla Was do stosowania w tym okresie początkowym. Pantenol, alantoina, wszystko to, co będzie łagodziło, intensywnie nawilżało, ale też odbudowywało barierę hydrolipidową, wzmacniało Waszą skórę i ją dodatkowo chroniło. No dobrze, lecimy dalej. Drugi ważny krok, który powinniście stosować właśnie w tym czasie, to jest delikatne, łagodne mycie. My lubimy, kiedy nasza skóra jest bardzo mocno doczyszczona. Czasami się śmieję, że taka nawet piszcząca. Nie, słuchajcie, tutaj musimy pamiętać o tym, że nawet woda będzie nas podrażniać. Więc musimy sobie skomponować produkty, które będą zawierały detergenty łagodne, delikatne, emoliencyjne, które nie będą wysuszały naszej skóry, ale oczywiście ją oczyszczały. Więc to delikatne, łagodne mycie. Woda nie może być ani za zimna, ani za gorąca. To musi być letnia woda, najlepiej gdyby była przygotowana. Dlaczego przygotowana? Bo wtedy pozbywamy się różnych innych substancji, które w wodzie mogą się również znajdować. Także pomyślcie o tym, żeby to mycie Waszej pielęgnacji było jak najbardziej łagodne. Oczywiście wykonujemy ten krok i w wieczornej pielęgnacji, i w porannej pielęgnacji, bo skórę należy oczyszczać, ale musimy to robić bardzo delikatnie. To muszą być delikatne ruchy, absolutnie się nie śpieszymy, odstawiamy na ten czas wszelkiego rodzaju szczoteczki soniczne, jakieś manualne szczoteczki, które będą, że tak powiem, szorowały troszeczkę na tej skórze, czyli będzie dochodziło nawet do takiego drapania. Odstawiamy tego typu preparaty i skoro jesteśmy tutaj też przy myciu, no to zatrzymajmy się na chwilę przy peelingach, bo też bardzo często mnie o to pytacie. Czy w tym okresie możemy stosować peelingi? Osobiście uważam, że w pierwszych tygodniach lepiej nie. Skóra i tak będzie się złuszczać pod wpływem stosowanych retinoidów.
więc będzie się nie dość, że złuszczać, to też sama będzie się oczyszczać. Może się tak zdarzyć, że na samym początku właśnie tej kuracji zacznie Wam coś na tej skórze wyskakiwać. Absolutnie się tym nie przejmujcie, to jest właśnie efekt tego, że skóra mocniej, intensywniej pracuje, gruczoły łojowe też pracują, wszystko tak jakby to, co było w skórze głębiej, wychodzi na zewnątrz. Czasami pojawiają się też tak zwane suche skórki. Słuchajcie, na początku, w tych pierwszych kilku tygodniach nie stosujcie żadnych peelingów, absolutnie peelingów kwasowych, drobnoziarnistych, gruboziarnistych, nie. Jeżeli już, dobrze sprawdzi się kawitacja domowa, ewentualnie bardzo łagodne peelingi enzymatyczne, które stosujemy maksymalnie raz na 2 tygodnie. Później możecie zwiększyć tę dawkę i stosować raz w tygodniu, a później już nawet 2 razy w tygodniu, ale na samym początku zależy nam na tym, żeby złagodzić podrażnienia, żeby ukoić skórę, żeby ona nie była wrażliwa, a niestety wszelkie peelingi takie domowe, które będziecie wykorzystywać, mogą tę skórę jeszcze dodatkowo uwrażliwiać, więc odstawiamy na jakieś 2-3 tygodnie peelingi. Później dopiero stopniowo zaczynamy je wprowadzać. Lecimy dalej. I teraz tak. Poranna pielęgnacja, wieczorna pielęgnacja. Jak sobie ją ułożyć? W wieczornej pielęgnacji postawcie na preparaty łagodzące, kojące, regenerujące, odżywcze, odbudowujące barierę hydrolipidową. Takich preparatów jest naprawdę bardzo dużo. Nam zależy na tym, żeby skórę, która już jest przesuszona, mocno napięta, ściągnięta, podrażniona, wrażliwa na dotyk i tak dalej, żeby ją łagodzić, intensywnie właśnie nawilżać, żeby zadbać o ten płaszcz hydrolipidowy. Więc tutaj postawcie na takie preparaty, które będą miały bardziej intensywne konsystencje, tłustsze. Absolutnie nie martwcie się o to, że skoro wcześniej mieliście skórę tłustą lub też problemy trądzikowe i stosujecie kurację, żeby przejść na takie bardziej treściwe, lipidowe, tłustsze, gęstsze kremy. Bo zobaczycie, że w tym czasie kuracji, no właśnie między innymi z Izotekiem, ta skóra będzie potrzebowała czegoś takiego. Będziecie chcieli ten komfort skóry, która nie jest napięta, która nie jest taka przesuszona. I tego typu preparaty w wieczornej pielęgnacji bardzo dobrze się sprawdzą. Rano natomiast postawcie na kosmetyki ochronne i nawilżające. Ochronne dlatego, że mają one zadbać o to, co będzie, jakby to powiedzieć, nasza skóra czym będzie bombardowana w ciągu dnia, bo zazwyczaj jest jeszcze właśnie taka podrażniona, drażliwa, taka lekko zaczerwieniona, więc musimy ją chronić przed działaniem czynników zewnętrznych, a ponieważ stosujemy tego typu kuracje w okresie jesienno-zimowym, to musicie tutaj założyć, że będzie na waszą skórę również będą na waszą skórę działały czynniki zewnętrzne takie jak zimne powietrze, wiatr, wilgoć, promieniowanie, do czego zaraz przejdziemy, czy mróz zimą, więc musimy naszą skórę odpowiednio chronić, ale też ważne jest, żeby ją nawilżać, żebyście też mieli ten komfort w ciągu dnia. Jeśli na przykład nie chcecie stosować bardzo tłustych preparatów z rana, bo później musicie wykonać makijaż, a jeszcze musicie pamiętać o filtrze, to najpierw nakładajcie kremy nawilżające, a potem odpowiednie filtry. I słuchajcie, są takie filtry, które są przygotowane właśnie na ten okres stosowania kuracji, są specjalnie skomponowane, też znajdziecie je w opisie do dzisiejszego filmu, bo skoro mówimy o filtrach, to musicie pamiętać, że ochrona przeciwpromieniowaniu jest w tym okresie dla Was bardzo istotna. Nie możecie tego kroku pominąć, bo stosujecie kurację dermatologiczną z silnymi
bardzo silnymi, aktywnymi substancjami, lekami wręcz bym powiedziała, więc wasza skóra też jest narażona na to promieniowanie i na te czynniki zewnętrzne, a nie chcecie w tym okresie nabawić się przebarwień, które później będziecie musieli leczyć. Więc musimy myśleć świadomie i inteligentnie, czyli oprócz tego, że nawilżamy naszą skórę, łagodzimy te podrażnienia, staramy się odbudować barierę hydrolipidową, to jeszcze w ciągu dnia musimy naszą skórę chronić. Chronić właśnie przed promieniowaniem, przed czynnikami zewnętrznymi, więc wszelkiego rodzaju kremy ochronne, nawilżające, nawet kremy okluzyjne, tak zwane cold kremy, też będą dobrym rozwiązaniem. No i właśnie te filtry. Ale moi drodzy, przy kuracjach, tego typu kuracjach dermatologicznych też to przesuszenie, to takie napięcie, ściągnięcie, wrażliwość skóry pojawia się nie tylko na twarzy, objawia się również na całym naszym ciele, w różnego rodzaju otworach, że tak powiem, ale chodzi mi tutaj o wnętrze nosa na przykład. Bardzo często złuszczają się uszy, dochodzi też do wrażliwości skóry głowy i działamy tutaj nie tylko na naszą twarz, szyję czy dekolt, ale działamy kompleksowo. I smarujemy takimi tłustymi preparatami wnętrze naszego nosa, zabezpieczamy uszy, dbamy o nasze usta, o dłonie. Bardzo fajnie sprawdzają się tutaj preparaty na bazie lanoliny czy wazeliny. Takie naprawdę niedrogie, jak na przykład lanolina z ziai czy linomag. One cudownie ukoją wam skórę tutaj, zabezpieczą te śluzówki, zadbają o to, żeby to przesuszenie w okolicy nosa nie było aż tak intensywne czy na uszach. Ale pamiętajcie również o tym, że jeżeli dbamy o nasze ciało w tym okresie i skórę na ciele, która też będzie się intensywnie przesuszała, rezygnujemy z gorących kąpieli. To też jest bardzo ważne. Ja wiem, że okres jesienno-zimowy to jest taki fajny okres, żeby kąpać się w wannie, w tej gorącej wodzie, ale uwierzcie mi, to nie jest dobre rozwiązanie i nie będziecie tego chcieli. Postawcie na chłodne prysznice, ciepłe prysznice, ale nie gorące. Stosujcie również preparaty, które są przystosowane do pielęgnacji ciała, skór atopowych, łuszczących się, bardzo wrażliwych. Na bazie takich substancji, skomponowane na bazie takich substancji, które będą wam delikatnie oczyszczały skórę, ale też ją łagodziły. No i tutaj też postawcie na odpowiednie kosmetyki nawilżające. Masła, balsamy, lipidowe, silnie nawet bym powiedziała nawilżające, natłuszczające na całą skórę. A jeśli rozmawiamy o skórze głowy, to też, słuchajcie, zrezygnujcie przede wszystkim z kosmetyków naturalnych, jeśli chodzi o mycie włosów i skóry głowy, bo zobaczycie, że będą wam podrażniać skórę głowy. Nie chcemy też doprowadzić na przykład do łupieżu suchego. Chcemy, żeby ta skóra głowy też była w dobrym, odpowiednim stanie i tutaj postawcie przede wszystkim na fizjologiczne szampony. Są takie szampony, dostaniecie je w aptekach, Bandy ma bardzo fajny szampon, one nie do końca będą się super pienić, ale zadbają o waszą skórę głowy. Zadbają o to, żeby usunąć świąt, które może się pojawić, właśnie tę suchość taką na głowie, to napięcie, to też jest bardzo istotne. Jeśli już chcecie stosować kosmetyki naturalne czy kosmetyki profesjonalne, to pomyślcie bardziej o stosowaniu masek czy na przykład odżywek na same końce naszych włosów. Nie stosujcie ich absolutnie na skórę głowy, bo zobaczycie, że też może dojść do podrażnienia, co nie będzie dla was również komfortowe. No i na zakończenie, tak jak powiedziałam, dłonie, stopy, tutaj też musimy podziałać, musimy odpowiednio chronić tę skórę, ona będzie się też złuszczać, dłonie będą bardziej przesuszone, napięte, zadbajcie o skórki wokół paznokci, zadbajcie o to, żeby nakładać również na dłonie filtry, zanim wyjdziecie z domu, to też jest istotne, bo też oczywiście nie chcemy nabawić się przebarwień właśnie na tych zewnętrznych stronach, więc tutaj też o to dbajcie, zabezpieczajcie uszy, tak jak powiedziałam, stosujcie wszelkiego rodzaju preparaty nawilżające, natłuszczające, ochronne, barierowe. To zobaczycie, będzie dla was ogromna ulga właśnie w takiej pielęgnacji.
I dopiero kiedy złagodzicie skórę, złagodzicie podrażnienia, przesuszenie, to napięcie, możecie pomału zaczynać wracać do kosmetyków, które wcześniej stosowaliście. Ale ja oczywiście polecam Wam, zanim to zrobicie, jeszcze skonsultować się z Waszym prowadzącym dermatologiem. Czy to już jest dobry moment na to, żeby wrócić do jakichś substancji aktywnych? Czy skóra już jest w takim stanie, że możecie pozwolić sobie na przykład na kosmetyki naturalne? Ten okres taki właśnie przejściowy może trwać naprawdę kilka tygodni, nawet do 2 miesięcy, więc musicie uzbroić się w cierpliwość. Wasza skóra się będzie zmieniać, będzie pięknieć, oczywiście, bo takie kuracje dermatologiczne mają na celu to, żeby złagodzić trądzik, te stany zapalne, te stany trądzikowe, ale musicie dbać o skórę odpowiednio w waszych domach. To jest istotna sprawa i oprócz tego, że będziecie niwelować ten dyskomfort, to musicie dbać o tę ochronę. Także dzisiaj powtórzyłam wiele razy słowa ochrona, bariera hydrolipidowa, nawilżanie, kojenie i łagodzenie, ale jest to naprawdę, uwierzcie mi, bardzo istotne właśnie w tym szczególnym dla Was okresie. Później zobaczycie, że będzie już tylko lepiej, więc musicie myśleć pozytywnie. Radzę Wam myśleć pozytywnie. Ten okres przejściowy minie, a skóra po takich kuracjach wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Rozgadałam się dzisiaj, ale chciałam dla Was umieścić takie najistotniejsze informacje, jeśli chodzi właśnie o pielęgnację domową podczas stosowania kuracji z retinoidami, kuracji dermatologicznych, podczas stosowania Izoteku. Także mam nadzieję, że ten film Wam pomoże. Pamiętajcie o tym opisie, o tych produktach, które Wam tam zostawiłam. No i oczywiście co? Widzimy się w kolejnych odcinkach, w kolejnych filmikach. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Pa!